To z żaru moje czoko chrupki. Ja nie. I ja też nie. Hańba ci, gdyś kłamiesz, mord. Masz to wypisane na mordzie. Przepyszną masą czekoladową. Dlaczego, mord, dlaczego zeżarłeś moje czoko chrupki? Prima aprilis? Mamy sierpień, mord. Prima aprilis jest w kwietniu. Morys, czymże jest ten prymas aprilis, czy jak mu tam? Nie wiesz, co to jest 1 kwietnia? Tak, a czy ty wiesz, co to jest 40 maja? Nie, nie wiesz! Może to dlatego, że nie ma takiej daty. Jak to nie ma takiej daty, jak... No dobrze, nie ma. Ale 40 grudnia jest gwiazdka. A Mikołaj zawsze wie, czy ktoś był grzeczny, czy nie. I to jest podejrzane. Prima aprilis polega na tym, że robisz komuś psikusa, a on się nie wścieka, bo mówisz Prima aprilis! O, genialnie pomyślane. Idę spróbować. Niestety, to się sprawdza tylko 1 kwietnia. Co? Oj, weź! Ja nawet nie wiedziałem, że Prima aprilis w ogóle jest. A jest, więc teraz muszę nadrobić te wszystkie psikusy. Ale będzie. Ty Staszki? Dla mnie? Pragnę dodać, że to fistaszki z Tabasco. I jeszcze pragnę dodać Prima aprilis. No śmiało, Morys, stań na iksiku. A nuż coś się stanie, jakaś miła rzecz. Nie wiadomo, spróbuj. Nie, nie stanę na żadnym iksie. A ja tak! O, zgrozą, mord! Jeszcze troszeczkę! Prima aprilis! Panowie, z naszych ustaleń wynika, że 2-tonowy transport świeżego jak bułeczki okonia atlantyckiego wjedzie przez południową bramę dzisiaj dokładnie o 14. Kowalski. Operacja zwędzić okonia na bank wymagać będzie pewnych skrzydeł, laserowej precyzji i pełnej koncentracji umysłowej. Ratunku, na pomoc! Ten aligator mnie spaszywa wbrew mojej woli! To Julian! Szkoliłem was na taką okazję. Migiem, panowie! Co do... Błagam, nie! Ogo jasny! W zasadzie to razem spożywamy ananasa. Prima aprilis! Zaraz, zaraz, zaraz. Więc zaprosiłeś mnie tylko po to, żeby móc zrobić dowcip pingwinom? Ależ oczywiście, mój drogi. Chyba nie sądzisz, że zniesiłbym się do zjedzenia czegoś z takim prostaczkiem jak ty. A weź się wypchaj. Też sobie wymyślił. O, dotarło do mnie, że jego też nabrałem. Rozkręcam się, znaczy. Ogoniasty, dziś nie jest 1 kwietnia. Niemądry pingwinie. Przecież zawsze gdzieś na świecie jest 1 kwietnia. Nie masz bladego pojęcia, jak działa kalendarz, prawda? Kalendarz króla Juliana. Na górze róże oraz obrazki z pięknym mną. Na dole przypadkowe numerki. Numerki z królem Julianem są najlepsze. Nic tu po nas, panowie. O czym to ja? O laserowej precyzji. A tak, tak, tak. Jak już mówiłem, operacja zwędzić okonia wymagać będzie pewnych skrzydeł, laserowej precyzji i pełnej koncentracji. Ratunku, pingwiny! Najprawdziwie i na poważnie potrzebna mi wasza pomoc! O! Ogoniasty! Prima aprilis! Mam was! Jeszcze jedna taka akcja. Jak matkę kocham, nie dożyjesz następnego kwietnia. Okej. Nie będę was więcej wołać, chyba że będę absolutnie musiał. Pewnych rąk, laserowej precyzji, pełnej... Ratunku, pingwiny, błagam! Zająłem się ogniem! Aj! Nie zwracajcie uwagi. A co jeśli tym razem to jest naprawdę? Nie jest, nie ma szans. Błagam, tym razem to prawda! Na 90% nie. Spalam się! Może 85. Ból jest nie do zniesienia! 70. A nie! No dobrze. Ogoniasty? Tak, naprawdę się spalam. Ze wstydu, że tak haniebnie daliście się nabrać. Szkoda, że nie widzicie wyrazu swoich mord. O, maluje się na nich złość. O tak. Dosyć! Koniec! Rozpisałem już wyrafinowany kontratak z wykorzystaniem pinezek, proszku na świąt i sztucznych wymiotów. Eskalacja, Kowalski, nie ma mowy. Ogoniasty właśnie na to liczy. Ale szefie, on wykorzystuje nasz altruistyczny instynkt. Ja nie umiem odmówić komuś pomocy. W rzeczy samej, chłopcy. I właśnie dlatego czas na trening antyaprilisowy. Ha!
robisz, co? Hej, hej, nie ruszaj się, zepsułeś mi obraz. Jak to obraz? No, zrobiłem ci obraźliwy rysunek, niezmywalnym mazakiem. Genialny. Co? Że co? No, taki portret z przedziałkiem. Słono mi za to zapłacisz, lemurze! O, przestań, Roy! Jest prima aprilis! Mam immunitet dyplomatyczny! O, jest sierpień, nie kwiecień! Panowie, przerobiliśmy każdy, nawet najgłupszy dowcip. Pierd poduszki, śmierć bomby, elektroslipy. Slipy zapamiętam na zawsze. A jednak daliście radę. Gratuluję, panowie. Zaliczyliście szkolenie antyaprylisowe. Jestem z was dumny, chłopcy. Macie coś pod brodą, szeregowy. To tylko tak dla przypomnienia. Dowcip mogą wam zrobić wszędzie, w każdej chwili. Bądźcie czujni. Przepraszam, szefie. To się więcej nie powtórzy. Nic się nie stało, szeregowy. Ale poważnie, macie tutaj jakieś takie... No co jest, szeregowy? Ile mam wam powtarzać? Przepraszam, szefie, przepraszam. Skoncentrujcie się, no. A teraz już na poważnie. Macie tu jakąś plamkę. Szeregowy, coś tu macie. Widziałeś, jaki kolor miały te kameleony, kiedy im zasupłałem te języki? To był najlepszy prima aprilis na świecie. No tak, ale może warto z tym przystopować. Morris, ja wiem, że życie w takim odrażającym ciele to piekło, ale nie martw się tyle. Wasza wysokość, co się stało? Na hopsalni nie da się hopsać. Ktoś zrobił w niej dziurę. A któż czyni taką podłość komuś tak uwielbionemu jak ja? Następną dziurę zrobię już w tobie. Sądzisz, że to on, Morris? Tak, tak właśnie sądzę. Szeregowy, powiedziałem, macie plamkę pod brodą. Pingwiny! Zróbcie coś, nosorożec! Powiedział, że chce mnie poprzedziurkować! Tak, to brzmi jak kolejny żart. Co będzie tym razem, co, ogoniasty? Oblejesz nas wodą? Schowasz buty? A może chciałeś powiedzieć, że gaz się ulatnia? Cóż, jeśli tak, to lepiej go gońcie. Nie. Teraz to już nie prima aprilis. Czy my wyglądamy na półgłówków, lemurze? Cóż, ty masz dość niskie czoło, więc trochę. Co? Nawet nie poruszyłem tematu tych waszych małych lotek. Więc Roy chce cię załatwić. Ta, jasne. Znów chcesz mi zrobić głupi dowcip. Gdybym naprawdę chciał ci zrobić dowcip, to zrobiłbym tak. Mysz! Gdzie? Jaka mysz? Dobrze, że się powstrzymałem. Wiem, że tam jesteś, lemurze. O, halo. Tak z innej beczki. Skończyłem z dowcipami. No chyba, że jakiś strasznie śmieszny. Albo i nie. Skończyłem już. Nieważne, bo i tak nie będziesz miał już więcej okazji, koleżko. Poczyniłem obserwację. Niedostatecznie panujesz nad gniewem. Nie złapiesz mnie! Wystarczy, że już zawsze będę tak biegł, bez przerwy, a nigdy mnie nie... Błagam, proszę, nie nadziewaj mnie na ten swój wielki, twardy... Odsiedź! Granaty nasenne, ognia! Słodkich snów, złotko. No, ogoniasty, mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Tak. Zrozumiałem, że uratujecie mnie, choćbym dopuścił się wobec was najgorszego. Nie, tego się miałeś nauczyć. Nie, a pasowało. No to, że kto dołki kopie, ma mokro pod pachą. Nie to miałeś zrozumieć. Okej, ten ma mokro, ale nie pod pachą, a... To nie ma nic wspólnego. Że zawsze nie, nigdy, że też nie... Czasami... Nie, słuchaj, jak chcecie, żeby z tego popłynęła dla mnie jakaś nauka, nie. To może wie... Nie! Dlaczego to musiało spotkać kogoś, kto był taki młody i taki miękki i pluszowy? Że co? Prima aprilis, ogoniasty! Zemsta jest słodka, Kowalski! Ale się dałeś nabrać! Prima aprilis! Święty Mikołaj wszystko to widzi! Podejrzane! A? Czasem dobrze jest się ode...